Biblioteka przy ulicy Bankowej przyciąga czytelników nie tylko książkami, ale też spotkaniami artystycznymi. W ostatnim czasie odbył się tu wernisaż prac malarskich Policzanki Barbary Dadej, w którym wzięło udział blisko 60 miłośników malarstwa. Bohaterka tych obrazów jest naszą malarką regionalną, można tak powiedzieć. Tworzy w oleju, ale również techniką batiku, prześliczną techniką batiku. Artystka zaprezentowała kilkadziesiąt prac olejnych. Malowanie jest jej zawodem i jednocześnie pasją. Uczy dzieci i dorosłych. Sztuka jest zwierciadłem tego, co czujemy, przeżywamy i widzimy. Barbara Dadej należy do Niezależnego Europejskiego Stowarzyszenia Twórców Nest Art imienia Ewy Dąbrowskiej. Wśród zgromadzonych prac nie brakowało martwej natury, a także abstrakcji. Maluję prawie od zawsze, bo już od 40 lat maluję. A co było inspiracją? Przyroda. Lubiłam podpatrywać przyrodę, obserwować ludzi. Bardzo lubię na przykład kwiaty, co widać tutaj na obrazach. Pod koniec ubiegłego roku Barbara Dadej otrzymała nagrodę burmistrza za całokształt dokonań artystycznych. Artystka doskonale czuje się w technice zwanej batikiem, która polega na kolejnym nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku. Metody tej nauczyła wielu swoich uczniów, z którymi prowadzi zajęcia plastyczne w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach, gdzie jest instruktorem plastyki. Barbara Dadej to malarka, której obrazy przedstawiają otaczający ją świat. Jak sama twierdzi, jest to dla niej najlepsza inspiracja. Obrazy można zobaczyć w Filinowej przy ulicy Bankowej w Policach do 10 lutego w godzinach otwarcia biblioteki.